Zbigniew Wodecki, 47 lat. Urodzony 6 maja 1950 roku. Znak zodiaku byk. Wzrost 182 cm. Waga 76 kg. Oczy niebieskie. Włosy blond. Znaków szczególnych brak. Zawód muzyk. Stan cywilny, żonaty, troje dzieci, dwie córki, Joanna i Katarzyna oraz syn Paweł. Miejsce zamieszkania, Kraków. Ulubiona rozrywka, praca. Zbyszek Wodecki. Zbyszek Wodecki jest człowiekiem, który na przykład lubi to, że jest znany. No lubi, no. I kiedyś opowiadano mi taką anegdotę, niestety nie byłem świadkiem tego, ale to prawda, bo potwierdzona jest. Razem z Hanką Banaszak rozmawiali, kto jest bardziej z nich rozpoznawalny. No co Zbyszek mówi, słuchaj, ja jestem tak poznawany na ulicy, że nawet mój samochód pozdrawiają, jak ci, co sprzeciwka nadjeżdżają. On mówi, to niemożliwe. No mówi, zaraz będziemy jechać do Poznania i zobaczysz. No i jadą, Zbyszek prowadzi samochód i mruga światłami, tak jakby radar stał. I wszyscy kierowcy podnoszą rękę i Hanka Banaszak padła. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty, choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Pierwszy raz usłyszałem Monalizę w wykonaniu Nat King Cole'a i właściwie od tego momentu zacząłem sobie sam kombinować coś przy fortepianie i śpiewać. Oczywiście chciałem bardzo upodobnić swoje brzmienie głosu, no byliśmy dość, że tak powiem, skalami zbliżeni do siebie. Starałem się śpiewać tak jak on, po prostu on śpiewa tak, jakby się grało na skrzypcach. Ja już grałem na skrzypcach już chyba 2-3 lata i no, jest to mój guru, jeśli chodzi o stronę wokalną mojego zawodu. Mona Lisa, Mona Lisa, men have known you. You're so like a lady with the mystic smile. Is it lonely, hush your lonely, we have known you. For that Mona Lisa strangeness and your smile. Państwo Wodeccy mieszkali piętro wyżej. Zawsze z rana budził mnie stuk buta w podłogę. Pan Wodecki zaczynał ze Zbyszkiem poranne ćwiczenia, no i słychać było tylko uderzenia w podłogę i raz, dwa, trzy, wróć, raz, dwa, trzy, wróć. I zaczęła się orka na Ugorze, tak można powiedzieć, ponieważ okazało się, że z tego kawałka drewna i z czterech strun bardzo ciężko wykrzesać jakąkolwiek muzykę. No tata mnie dzięki Bogu lał, bo gdyby mnie nie lał, to ze mnie nic nie było, byłbym strasznie leniwy. Jak się tylko udało wyrwać z tego, jak piłeś jeszcze do radia na próbę szedł, no to ja byłem już na łąkach z kolegami, grałem w piłkę. No i pewnego dnia tam właśnie pod przywódcem Zbyszka znaleźliśmy na terenie koszar, gdzie złapano nas i za karę kazano czyścić wojskowe ubikacje, postawiono strażnika z karabinem, no i zapowiedziano nam, żeby nikt nie uciekał, bo jak nie, no to ten strażnik będzie do nas strzelał. Mój braciszek był niewyczerpanym źródłem naszych trosk, radości i wzruszeń. Trosk dlatego, że jako uczeń był, no delikatnie mówiąc, mało zdyscyplinowany. Jak ona wracała około 7 z wywiadówki, to ja już spałem. Powolałem nie słyszeć, to słyszałem go przez drzwi, jak ta mama w kuchni płakała i tam ze mną jest. No załamywali nade mną ręce, siostra też głównie. Kiedy ja już pracowałam, śpiewałam już na scenie w operetce, tato grał w orkiestrze, często zabierał Zbyszka ze sobą. Zbyszek siedział wtedy przy dyrygencie w swoim granatowym mundurku i dla odmiany był bardzo grzeczny. Gdy ją pieścił pośród drzew, słowik tęskny nucił śpiew. Odtąd pośród serca drżeń śpiewali w noc i w dzień. Wiem, że rodzice mieli straszne kłopoty ze mną w szkole podstawowej. I nie tylko w podstawowej. Był okropnie nieznośny, ciągnął mnie za warkocze i bił. W związku z tym obrażałam się na niego. I tutaj muszę powiedzieć, że chcąc mnie przeprosić, rysował przepiękne karykatury naszych nauczycieli i nauczycielek
Zbyniu ma jeszcze jeden talent, rysowniczy, którego nikomu nigdy nie odkrył, nie pokazał. Zdałem do liceum muzycznego. To był sukces bardzo duży w rodzinie, ponieważ no, tradycja rodzinna i tak dalej. I z tego liceum udało mi się chodzić no, prawie 365 dni, gdyż po roku mnie usunięto z tego liceum muzycznego. Za to, że wyrzuciłem mapy. Ja tych map nie wyrzuciłem, wyrzucili je te mapy bardzo znani jazzmeni światowej sławy. Koledzy z Krakowa. Nazwisk nie pomnę, ponieważ mogą być do mnie pretensje, chociaż właściwie 25 lat minęło, więc to przedawnienie już jest. Zbyszek Zajfert, Jacek Anioł, Janusz Stefański. To się dopiero po latach wydało, jakbyśmy razem pracowali w zespole. Łewy Demarczyk, Janusz powiedział, słuchaj, za te mapy to wtedy ty wyleciałeś, a to myśmy wyrzucili. Ja mówię, oj, to dziękuję ci bardzo, bo gdyby nie ten fakt, że wtedy ta tragedia się stała, to była straszny cios dla moich rodziców. Poszedłem do średniej szkoły muzycznej w Krakowie, której dyrektorem był Juliusz Weber. To była bardzo znana postać. Nie mówię, się chodzi do średniej szkoły muzycznej, tylko mówię, się chodzi do Webera. Już uważany był za człowieka dorosłego, wolno mu było palić papierosy, czym zawsze się szczycił. Wpadł do szkoły, pamiętam, Jan Kanty-Pawluśkiewicz z Markiem Grechutą. Pierwszym napotkanym chłopcem, chyba 16 czy 17-letnim, był właśnie taki w okularach, pod pachą trzymał skrzypce, jak się okazało, Zbyszek Wodecki, i nadstawił ucho, że rzeczywiście do tego naszego kabaretu architektów jest skłonny przystąpić. Mieliśmy ogromne szczęście, zdumiewająca rzecz, bo był to jeden z najzdolniejszych, albo pewnie najzdolniejszy skrzypek w średniej szkole muzycznej. Mi się udało przy okazji tej Anawy zacząć już właśnie szukać swojej muzyki, czyli szukać swoich dźwięków. Nauczyłem się dzięki temu muzykować. I okazało się, że mam w tym kierunku jakby talent, no nie bójmy się tego słowa. I założyłem zespół Anawa, Marek pięknie śpiewał, dostał nagrodę, już byłem artystą. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką, miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Zaistnienie coś takiego, co określiłbym żywiołu muzycznego, to się w pamięci mocno odciska. A było to w piwnicy pod Baranami, w kabarecie. Przyszedł chłopiec z liceum, ściągnięty chyba przez Ewę Demarczyk. Ja pamiętam pierwszą próbę, kiedy rzeczy dosyć trudne, pisane na skrzypce przez Zygmunta Koniecznego, trochę przeze mnie, zaczęły być próbowane i właściwie ten kontakt z każdym utworem był jakąś radością dla nas, bo nuty znane, dźwięki znane, już wcześniej grane, okazywały się błyszczeć jakąś nową jakością. On po prostu wydobywa z instrumentu kolorowe promienie. Jego gra właściwie jest czymś takim, jakby tkaniem jakiegoś arrasu. Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. No wtedy była olbrzymia nobilitacja dla tu krakowskich muzyków. A wtedy bardzo dużo jeszcze w dalszym ciągu jeździ, ale wtedy był taki okres, kiedy było bardzo dużo koncertów. Szczególnie wyjeżdżało się za granicę. Pamiętam, kiedy w Hawanie w upalny dzień, leżąc koło basenu, wszyscy zmęczeni, już stęsknieni za Polską, i raptem słychać hejnał krakowski. Okazało się, że Zbyszek wylazł na szczyt hotelu i zagrał nam hejnał. Bawiliśmy się muzyką. To jest rzecz bardzo rzadka, wymagająca faktycznej już biegłości w rzemiośle, żeby muzyką także się bawić. Ale mieliśmy także takie zabawy, wymyślili kiedyś miłośnicy piwnicy, mecz, na jakieś lecie, mecz piłki nożnej, piwnica kontra miłośnicy piwnicy. I to
Odbywał się mecz na stadionie Krakowi i naszą ukrytą bronią był Zbyszek Wodecki. Polegało to na tym, że w odpowiednim momencie, jak państwo wiedzą, on bardzo słabo widzi, bez okularów, więc w odpowiednim momencie, jak tam było zamieszanie jakieś przy piłce, zdejmowaliśmy mu okulary, ustawialiśmy go w tym kierunku, gdzie była akcja i on taranował wszystkich. Także jako piłkarz kosił wszystkich i trawy także. Został w tym świecie, począwszy od kabaretu, poprzez całą rozrywkę, poprzez całą twórczość i kabaretową, i rozrywkową, aż do dzisiaj. Jest czołową postacią w całym tym świecie muzyki rozrywkowej. I to jest o tyle ciekawe, że zrezygnować musiał, musiał z powodu własnego przymusu, zrezygnować z wyjazdu na stypendium, gdzie miał szansę na zdobycie sławy jako skrzypek. Był taki moment, kiedy ja zdałem do orkiestry symfonicznej Polskiego Radia i już telewizji. To była ta sama orkiestra, w której mój ojciec grał. To było moje marzenie kiedyś, żeby chodzić sobie ze skrzypcami codziennie, mieć w dowodzie napisane artysta muzyk i mieć spokojną pracę w filharmonii, w radiu. No, to już jest jakiś status społeczny. Chcę powiedzieć o tym zderzeniu tej jego organicznego traktowania muzyki, takiego, które sprowadza się do utożsamienia się z dźwiękiem. I to wtedy jest obojętne, czy on gra na skrzypcach, czy śpiewa, czy na trąbce, czy na fortepianie. To jest po prostu jego dźwięk, jego muzyka. Ale to wszystko, gdyby nie było zderzone z niezwykle solidnym wykształceniem i właśnie tym, tą praktyką jeszcze z orkiestry, to myślę, że nie wiedzielibyśmy wiele o tym, dlaczego później już na estradzie, jak się zdecydował na taki rodzaj muzyki i uprawiania w ten sposób muzyki, wszystko jest, wydaje się, tak strasznie łatwe dla niego. Parokrotnie nagrywał ze mną jako skrzypek. No ale o tym, że śpiewa, po prostu nie wiedziałem, dopóki gdzieś kiedyś nie zajrzałem do piwnicy pod Baranami i okazało się, że Zbyszek, pomagając kolegom, nie tylko gra na skrzypcach, przecież był skrzypkiem Krakowskiej Orkiestry Polskiego Radia, ale podśpiewuje. Andrzej Wasylewski wówczas powiada, musimy wyciągnąć Zbyszka, zrobić mu program wokalny. To chyba niemożliwe. No okazało się, że jest to możliwe. Był czas, był dzień, wiosenny powiał wiatr, jak gałąź bzu. Ktoś uśmiech rzucił w twarz, o tak, i już go w sercu masz, i nagle śpię. Chce się wprost i ktoś obok, ktoś zna i z tobą śpiewa w głos. Postanowiłem zrezygnować z orkiestry. Zaczęło mi iść w tej piosence. Dostałem propozycje pierwsze pojechania na festiwal. Na festiwal chyba tak, to był Rostock. Szlager festiwal tak zwany. Ja pojechałem. No przerażony, oczywiście marząc o tym, żeby dostać jakąś przynajmniej czwartą nagrodę, ale żeby wrócić z czymś w rękach. Natomiast jak dostałem nagrodę, już tą pierwszą, to jakby to by mnie podkręciło trochę i uwierzyłem we własne siły, jeśli chodzi o komponowanie. Napisałem Bacha, napisałem Izoldę. Zacznij od Bacha, nim
te piosenki takie moje standardowe, jakby sztandarowe, nie były nagrodzone na festiwalu. Natomiast udało mi się jeszcze zdobyć około 10 nagród głównych jako kompozytor. Lubię wracać tam, gdzie byłem, z tekstem Wojtka Młynarskiego. Lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen prących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi, pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć swoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choć mi nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Kiedy młody człowiek zjechał do Poznania na pierwsze nagrania. I muszę powiedzieć, że od tego czasu między nami zadzierzgnęła się wielka nić przyjaźni. Z kolei jak już grałem z tą orkiestrą, ze Zbyszkiem Górnym, parę lat, wystawiła mnie ta orkiestra, że tak mogę powiedzieć, na festiwal w Sopocie, gdzie śpiewałem właśnie Bacha i Izoldę. Wtedy nie wygrałem tego festiwalu, natomiast byłem o jedną różę od zespołu Dream Express. Ale zyskałem jakby sympatię publiczności. Dzięki temu, że ta nagroda mi, ten jacht przeszedł mi koło nosa. Zresztą dzięki Bogu, bo pływać w Krakowie nie ma gdzie. I jakby wynikiem tej nagrody było to, że pamiętam wtedy po tym koncercie bardzo dużo ludzi przyszło mi gratulować. A to był okazał mi prezes telewizji tam francuskiej, a to z Belgii ktoś, a to z Hiszpanii. Ja tak dziękowałem, mówiłem thank you, merci, danke i tak dalej. Spasiba też trzeba było mówić. I przyszedł pan taki w okularach i powiedział, że panu gratuluję bardzo. Ja się nazywam pan Maciej Szczepański, pracuję w Radiokomitecie, też w Radiokomitecie. Później był bankiet i na tym bankiecie poszedł do mnie inny pan, dał mi wizytówkę, żebym przyszedł koniecznie, jak będę w Warszawie, wpadł na 9 piętro do dyrekcji. Ja przyjechałem z żoną, pamiętam, wpadłem do dyrekcji, okazało się, że zostałem zaangażowany do Radiokomitetu na jakieś stanowisko. No, dostałem stypendium, za co z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Dostałem legitymację, gdzie przeczytałem, że jestem zastępcą dyrektora. I właściwie, jak się później okazało, mogłem zwolnić wszystkich na Woronicza. No, ale jakby nie było kogo, bo bardzo mi zależało na znajomościach wtedy w telewizji. I po jakimś czasie zdecydowano, żebym ja został solistą przy orkiestrze Zbyszka Górnego. O, coś się zerwało, przepraszam, ja to zrobię. No kiedy? Ma pan co? Pan igłę? Zaszyje pan? Tak, no mam. Zawsze coś pod klapą noszę, prawda? Tak jak pan widzę, prawda? Sekundę. Pedant. Będzie pan szył, tak? Tak, ja będę teraz szył, oczywiście. Panu zszyję to. Nie przeszkadza. Byłaś dobra. Dla mnie kiedyś nie jeden raz cierpliwość masz i rozumiesz. Cenię jego niezwykły talent muzyczny, wyobraźnię muzyczną. To, co Bozia dała jemu w głowie, chciałbym to sam mieć. I te propozycje, które przedstawiał on i te, które ja mu przedstawiałem, od klasyki do utworów bardzo rozbudowanych, a skończywszy na operze i operetce, którą robiliśmy ostatnio, no są to propozycje jego i przez niego przetrawione. Fakt, że w arii Toreadora Bizeta nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się huragan braw i okrzyków stadionowych, to jest jego pomysł.
ucichła wrzawa, zamilkli wszyscy w krąg, nie jeden z trwogi zbladł. Głuche milczenie, wtem na arenie wzbiła się kurzawa, dziki zwierz wypadł za krat. Rogów cios i koń zraniony, na piasku leży, razem z nim pikador padł. Ach, prawo krzyczy, um podniecony, jeszcze jeden cios i zwierzę znów pędzi jak ja. Pisałem muzykę instrumentalną, strasznie chciałem się popisywać na skrzypcach. Nagrałem parę utworów instrumentalnych z orkiestrą Andrzeja Trzaskowskiego. Też byłem bardzo dumny, bo przecież to nazwisko nie byle jakie. Wspaniałe nazwisko w ogóle w naszej historii muzyki jazzowej. I ze Zbyszkiem Górnym z orkiestrą nagrałem w transkrypcję tańców rumuńskich, Byli Bartoka zrobiłem. Z tego byłem bardzo dumny, ale niestety to jakby nie przychodziło na koncerty. Boli mnie serce, dlaczego tak jest, że tu 30 lat ciężkiej pracy na tym instrumencie. Te Paganinie wszystkie przegrane, te Mozarty, te Bachy. I to właściwie nikogo nie interesuje. Najwyżej Czardasza Montygo, jak się zagra, no to wtedy jest świetnie. A tu wystarczy zaśpiewać parę, jakąś piosenkę. I nagle człowiek się wybija ponad przeciętną. Ja wiem, że Zbyszek ma spore powodzenie u kobiet i też mu tego oczywiście zazdroszczę. Niemniej no jest spora grupa kobiet, która go właśnie nie lubi za to, że on ma powodzenie u kobiet. Za co lubię Zbigniewa Wodeckiego? Przede wszystkim za piękny głos, za wspomnienia z dzieciństwa, bo kojarzy mi się z Pszczółką Mają trochę. Za urok osobisty głównie. Chyba za to, że jest zawsze uśmiechnięty i bardzo sympatyczny. Za elegancję, wdzięk. Za uszy i za piękne włosy. Znaczy lubić to niekoniecznie, ale cenię go jako muzyka i kompozytora. Za to zaśpiewał Pszczółkę Maję. Za jego wszechstronność. Za to, że jest świetnym profesjonalistą. I za jego uśmiech, za jego, za to, że mnie inspiruje i lubię go za jego wdzięk. Basia, 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 Basia. To była Izol. Julia, Anna, Ewa, Ewa. Maria, 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 Maria. Zawsze kochaj mnie na dobre i na złe. W Szczecinie był spektakl Żołnierz Królowej Madagaskaru. Ja zresztą widziałem ten spektakl, w którym Zbyszek zadebiutował jako aktor i jednocześnie taki piosenkarz, jakby troszkę wodewilowo-operetkowy. Tam w tym spektaklu grał również Wojtek Malajkat, ukochany młodzieży, zwłaszcza damskiej. Zbigniew też jest ukochanym damskiej, z tym, że już gorzej z tą młodzieżą. No i po spektaklu rzucał się tłum dziewcząt do tego Malajkata, a oni mieli razem garderobę. I to jest dość głupio jednemu koledze, jak drugi siedzi i czyta gazetę, a tamten podpisuje cały czas ten autograf. I Zbyszek mówi tak, że udawał, że go to nie interesuje, przez okno patrzał, tam jaka ładna pogoda, a coś tam rzucał, jakieś żarty i w pewnym momencie z tego tłumu dziewczyn, które otaczały jej Wojtka Malajkata, odrywa się jedna i mówi, panie Zbyszku, czy ja bym mogła prosić o autograf? Zbyszek mówi, no oczywiście, uczesiony, że jednak coś jest, bo bardzo pana lubi moja babcia. Zbyszka pierwszy raz zobaczyłam w piwnicy. Pięknego mężczyznę, cudownie grającego na skrzypcach. Bardzo się zainteresowałam. Muszę się państwu przyznać, że ja jestem tą osobą, która, no tak mi się wydaje przynajmniej, w dużym stopniu wpłynęła na życie prywatne i artystyczne Zbyszka. Poznał nas później w kawiarni Kolorowa, gdzie spotykali się wszyscy piwniczanie, Zygmuś Konieczny. I byłem również świadkiem na ich ślubie.
W 71 roku pobraliśmy się. Zamieszkaliśmy razem, to duże słowo, ponieważ Zbyszek w tym czasie ogromnie dużo podróżował. Wyjeżdżał z Ewą, wyjeżdżał z piwnicą, wyjeżdżał z zespołem kameralnym. W 71 roku urodziło się nam pierwsze dziecko. Nigdy nie pamiętam go za dnia, jeśli chodzi o pracę właśnie w tym czasie. Był telefon o godzinie 1:00, jadę. Wtedy mama budziła wszystkie dzieci. Dzieci zaspane wychodziły z łóżeczka, przygotowana była kolacja. I czekaliśmy tak w pokoju, aż tata zadzwoni. No i rozmawialiśmy, zawsze właśnie opowiadał, jak to było. Na występach, na koncertach, do późna. Nie uczestniczył w naszym życiu czynnie. Raczej zjawiał się tylko znienacka i za chwilę znikał. No to były bardzo krótkie chwile. Jednak kiedy już wyjeżdżał, nie było go w domu całymi miesiącami, no tygodniami. Oglądaliśmy jego programy w telewizji i byłem dumny z niego. Chwilami nawet myślałem, żeby stać się kimś takim jak on. Musieliśmy wszyscy pójść do szkoły muzycznej. Bardzo fajnie było, dopóki tatuś nie brał nas na ćwiczenie. Przychodził ze sklepu, mówił Asia do pokoju, brał skrzypce, najpierw stroił, później wkładał mnie do ręki, nie garb się, palec, ręka, smyczek. A ja oczywiście zestresowana strasznie. Był bardzo ostrym nauczycielem przy fortepianie. Ja miałam na tyle szczęścia, że grałam na instrumencie, którego on nie znał, znaczy na którym on nie grywał, czyli na oboju, który przy okazji wydawał, to znaczy ja wydawałam tak okropne dźwięki, że ojciec natychmiast wychodził z mieszkania i nie uczestniczył w moim ćwiczeniu. Bo mój tatuś gdyby tak trochę pofałszował, gdyby nie był takim dobrym skrzypkiem, to byłoby łatwiej. Nasza szkoła muzyczna to było głównie fałszowanie na trzech instrumentach. Była to raczej decyzja mamy, decyzja nasza, oczywiście w konsultacji z nami dziećmi, ponieważ mama trzymając w ramionach to domowe ognisko, zawsze traktowała nas tak po przyjacielsku, próbowała się z nami ze wszystkim konsultować i była zarówno ojcem, matką, jak i przyjacielem. U taty jest poczucie humoru, jest szczery, cały czas uśmiechnięty, dowcipkuje, nie ma przy tacie problemów, tak samo jak nie było za dzieciństwa. Dzieci się mają tak ubierać, dzieci mają tej porze i spać, dzieci mają to zjeść, tak się uczyć. Jak mama mówiła, no to proszę bardzo, może się zabierzemy za Polski w końcu, tata mówi, nie ucz się, po co, chodź, usiądź sobie z nami. Nie wprowadza do domu nerwowej atmosfery, tylko wręcz przeciwnie. Wszyscy przychodzą do domu z uśmiechem na ustach. Wobec mnie zachowuje się tak przyjacielsko, jako, nawet powiedziałbym, jako dobry kolega. Umiemy, myślę, zaakceptować się z wszystkim, co dobre i złe, z wyborami. Nikt nadmiernie nie oczekuje od drugiej osoby, chociaż wie, że każda z osób jest serdeczna i można na każdego z piątki liczyć w ważnych sprawach. Jestem przede wszystkim bardzo dumny z tego, że mam taką rodzinę, wspaniałe dzieci, które no nie miały lekkiego dzieciństwa ze mną, ponieważ ja sobie pamiętam, jak mój ojciec prał przy tych skrzypcach, powiedziałem, w życiu na własne dziecko ręki nie podniosę. No, nie wytrzymałem, bo to nerwy. Nie jestem pedagogiem w każdym razie, nie mam podejścia pedagogicznego. Chciałem oficjalnie moje dzieci przeprosić. Ja myślę, że nie mają żadnych pretensji do mnie dzisiaj już. Najlepszy dowód, że Paweł, który ma już 1,90 m prawie i jest kawał chłopa, nie podniósł na ojca ręki i niech to będzie ten jasny punkt w moim życiu. Zawsze był ten okres krótki w roku, kiedy ojciec na pewno był. Na pewno przyjeżdżał, chciał spotkać się z rodziną. No to były święta. Święta, Wigilia. Tata dostaje głównie od nas szmatkę do czyszczenia okularów i coś takiego jeszcze było, a no ponieważ to jest zima i jest mróz, to są takie spryskiwacze do zamków w samochodzie, żeby zamek nie zamarzał. Wróć, jasna gwiazdko, tamte chwile, o których dzisiaj często śnię. Biała zima, gry w śnieżki, sanna z dzwonami. Gwiazdko, chciałbym wrócić tam.
w ostatnich latach najczęściej ze Zbyszkiem to się spotykaliśmy razem z Alą Majewską, z Włodkiem Korczem, no i ze Zbyszkiem przy okazji kolęd, które przygotował z nami właśnie Włodek Korcz. Ja ten koncert traktuję wyjątkowo, bo przede wszystkim jest to przepiękny materiał, fantastycznie opracowany i taki, gdzie śpiewa się te kolędy razem. I pamiętam taki koncert w Szczecinie w teatrze. Była to zima, jechaliśmy moim samochodem wtedy i gdy wracaliśmy już po występach, była straszna gołoledź. Włodek Korcz, jako osoba aż ogromnie odpowiedzialna, umył ręce, powiedział, że on się nie podejmuje, zostajemy po drodze. Zbyszek podjął się i bardzo trudne sytuacje pokonał, ogromnie trudne, ogromnie, w ogóle fantastycznie, brawurowo zupełnie. I pojawiła się stacja benzynowa, na której postanowiliśmy zatankować benzynę oraz odsapnąć na chwilę z tego napięcia. No i w tym momencie, kiedy wjeżdżaliśmy już na stację benzynową, Zbyszek się rozluźnił i zaśpiewał The Fall in Love. I zatrzymaliśmy się, nasz w połowie samochód był po drugiej stronie pewnej takiej jakiejś murka takiego. Potem się okazało, że za tym murkiem to było po prostu szambo. Pojedziemy saniami, świat zostanie za nami. W dzień Bożego Narodzenia, gdzie się wszystko przemienia w aksami. I niech śnieg pada przez całe święta, wielki, biały, świetlisty, jak dziecinna kolęda, legenda, jak podlegi szyglisty. Zbyszka cenię za dwie rzeczy. Za to, że jest utalentowany, że jest muzykalny i że ma poczucie humoru. Klasa, jaką reprezentuje zarówno w sferze profesji, jak i prywatności. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, że jest wspaniałym konferansjerem również. I jeszcze za jedną rzecz, że ma piękny głos, bo teraz już nie ma takich głosów. Któregoś dnia mieliśmy spotkać się na późnym śniadaniu niedzielnym. I za 15 minut 11 zadzwonił Zbyszek i mówi do mnie: Dzideczka, nie mogę, nie przyjadę. Co się stało? Wyobraź sobie, że nagrywam Pszczółkę Maję z Towarzyszeniem Filharmonii Narodowej dla programu trzeciego radiowego. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Nagraliśmy dwa duety. Pierwszy duet powstał przez przekorę. Ja mówię: Zbyszku, zaśpiewajmy Życie jest natchnieniem. A Zbyszek mówi: jak to? Ja będę jakiemuś tam facetowi dawał zarabiać? Ja sam napiszę i będzie to lepsze. Okej, mówię, no to siadaj. To było w Sopocie, w Grand Hotelu. Usiadł w barze Karo, my poszliśmy na spacer. Kiedy wróciliśmy po dwóch godzinach, już było z tobą, chcę oglądać świat. Piękno czuję, życie mnie nie mija. Naprawdę jest to takie proste. Pamiętam jeden z programów telewizyjnych, który nagrywaliśmy dla telewizyjnej Jedynki z Aleksandrem Maliszewskim, z jego big bandem. Oczywiście całość szła z playbacku. I w pewnym momencie zorientowałam się, że Zbyszek nie pamięta zupełnie tekstu. Była to piosenka Życie jest natchnieniem. Więc tak delikatnie mówię: słuchaj Zbyszek, chyba jest coś nie tak z tekstem u ciebie. A on mówi: nic się nie martw, nic się nie martw, tylko się ode mnie nie odwracaj. No więc dobrze, ja stoję. No, widzę, że on spija tekst z moich ust. Jest oczywiście o ułamek sekundy spóźniony z playbackiem. Znaczy się dostałam ataku śmiechu. I mówię: Zbyszek, tak nie może być, bo ja nie wytrzymam psychicznie tego po prostu. No i w tym momencie nagrano mnie oddzielnie. Zbyszek dostał takim starym sposobem amerykańskim ogromną planszę z tekstem i też był nagrywany oddzielnie. Życie jest natchnieniem, gdy chcesz następstwych uniesień, kam naprzód.
jeszcze mi się Zbyszek kojarzy z taką śmieszną historią z moim małym synkiem. Znaczy on ma już w tej chwili 9 lat, ale jak był malutki, pierwszy raz zobaczył Zbyszka Wodeckiego w telewizji, w telewizorze, grającego na skrzypcach i powiedział: mama, zobacz, pan piłuje gitarę. Dlaczego ten pan piłuje gitarę? Bo jedyny taki instrument, jaki on widział wcześniej, to była gitara. I nagle widzi, że facet trzyma tą gitarę i chce ją przepiłować. Mnie ogromnie odpowiada u Zbyszka również to, czego co coraz trudniej właściwie u wykonawców znaleźć. To, że ma z natury wspaniale ustawiony głos i że ma wspaniałą barwę tego głosu. Bardzo trudno jest mówić o przedsiębiorstwie pod nazwą Zbigniew Wodecki, ponieważ to jest przedsiębiorstwo wielobranżowe i co najbardziej intrygujące, a mogące nawet budzić pewną zazdrość i poczucie niesprawiedliwości wśród innych, również tworzących ludzi, jest to przedsiębiorstwo, w którym wszystkie te branże są uprawiane z jednakową maestrią. W Krakowie w studio nagrań nagrywał bardzo popularny wówczas zespół rockowy, nie powiem jak się nazywa, bo on już nie jest taki popularny i może być mu przykro. No i nagrywał pierwszą swoją płytę. I w czasie mają taką specyfikę, że jak ktoś nie umie grać, to na koncercie to jakoś tam pójdzie. Natomiast w nagraniu widać, no nie umie, no widać, no nie, to nie jest ten dźwięk. No i mieli bardzo poważne kłopoty, żeby nagrać gitarę basową. To ktoś powiedział: a co się tak, chłopaki, męczycie? Weźcie tutaj w Krakowie z tylu muzyków, a weźcie Maniek Pawlik przyjedzie, nagra to. No faktycznie, rzeczywiście, przyjechał Maniek Pawlik, nagra. Za chwilę nagrywali klawisze. No też nie szło. No to co się, chłopaki, męczycie? Weźcie tutaj Grzywacz przyjedzie, nagra. I nagrał ten Grzywacz. No ale następnego dnia zaczęli nagrywać chórki. To bardzo trudna rzecz jest podobno, żeby nagrać chórki, parę głosów. No i ten główny wokalista tego zespołu, znany człowiek, cały dzień się mordował, żeby nagrać chórki. W końcu mówią: co się tak, wiesz, mordował? Weźcie Wodecki, przyjedzie, nagra 20 minut. Jak to w 20? No 20 minut. Przyjechał Zbyszek, mówi: panowie, tylko ja mam 20 minut, bo za 20 minut muszę w Mysłowicach występować. Ale jak w 20? Tak. Po czym posłuchał tych utworów, napisał sobie nuty, bo Zbyszek zna nuty, to jest też niespotykane wśród muzyków. Napisał te nuty i w ciągu 20 minut nagrał 8 głosów w dwóch numerach, czyli w sumie 16 głosów. No tylko problem powstał taki. Nie pojechał. Ten główny wokalista podał się do dymisji, w ogóle do tej pory już nie zaśpiewał, bo nie wiedział, że tak w ogóle można. No ale problem jest, na płycie można napisać: zespół taki a taki, gościnnie na gitarze basowej Marian Pawlik, gościnnie na klawiszach Janusz Grzywacz. Ale jak na płycie rockowej napisać, że chórki nagrał Zbigniew Wodecki? Więc na tej płycie nie ma ani jednego nazwiska. Zbyszek dla mnie nie jest artystą estradowym. Jest po prostu artystą, który występuje w różnych miejscach. Występuje również i w teatrze. Dane mi było Zbyszka poznać dzięki Zosi Czernickiej, która razem ze mną robiła Żołnierza Królowej Madagaskaru w Operze Szczecińskiej. I jej jakby intuicji i jej pomysłowi zawdzięczam to, że Zbyszka i ja i widzowie mieli również okazję poznać jako aktora śpiewającego, ale przede wszystkim niebywałą osobowość sceniczną, znakomicie znajdującą się w teatrze. On ma ogromną, ogromną ilość swoich fanów, zwolenników. To jest rzeczywiście nazwisko, na które się chodzi. Jest finał starej farsy pod tytułem Żołnierz Królowej Madagaskaru. To w porządku? Pan Mazurkiewicz zostanie całkowicie zrehabilitowany, na skutek czego panna Sabinka zgodzi się zostać jego żoną. Więc jakże, panna Sabinko? Odbędą się zaręczyny i ślub, a w noc poślubną będą mi śpiewać słowiki. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę.
nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mieć jawy i snu, to jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni blagi. Triumfuje Tartif, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że na za namową Haliny Jarczyk zaprosiliśmy Zbyszka do wykonywania Nieszporów Ludźmirskich przed 5 laty. I pamiętam, jak próbowaliśmy finałowy chór do apostrofę do Matki Boskiej Ludźmierskiej i rozdzielaliśmy między siebie głosy. Okazało się, że najlepiej by to brzmiało, gdyby wszystkie głosy śpiewał Zbyszek. Od najniższego po najwyższy. I tu mnie zdumiał zupełnie, bo prawie natychmiast stylistycznie stało się to jednością. Kogo podniesie z tych tu na ziemi? Kogo wywyższy, tego nie wiemy. Choćby się chwiała ziemia, ściemniała, Pan tylko marzy mi się, żeby koncertować. Nowy Jork to jest piękne miasto. To jest w ogóle moim zdaniem pomnik cywilizacji, ten Manhattan. I wszystko było pięknie. Brakuje tam tylko jednego napisu. Tak sobie myślę, że dobrze by było, żeby nad tym Manhattanem był taki duży neon. Zbigniew Wodecki, 16, 18, 20. I jeszcze może biletów brak. To jest takie moje marzenie. Może jakiś Oscar, może jakąś muzykę do filmu. Nie wiem, czy mi się uda do tego dojść, no ale zobaczymy. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam razem. O, dzisiaj nareszcie mogę odpocząć. Wodecki wyjechał w trasę.